Są rzeczy w Minecrafcie, o których nie śniło się nawet najstarszym graczom! A z drugiej strony są też rzeczy, o których największe prosy śnią codziennie! I właśnie na tym się dzisiaj skupimy! Bo po raz kolejny dodałem do Minecrafta rzeczy, które powinny być w nim od zawsze! Więc koniecznie zostaw łapkę w górę i oglądaj ten film do końca! Wow, dobra! Jeśli miałbym wybrać jedną rzecz, której najbardziej brakuje mi w tej grze, to byłyby to! Pistony, dokładnie! Ale nie jakieś tam zwykłe pistony, jak na przykład ten, ale tłoki, których brakowało mi niezliczoną ilość razy, kiedy budowałem w Minecrafcie jakieś mechanizmy. Dobra, patrzcie na to. Zwykły piston rozkłada się jedną kratkę w górę, ale oprócz tego w grze powinny być również takie, które rozkładają się o wiele, wiele, wiele wyżej, jak na przykład ten. No może już bez przesady z tym, że w tym modzie znajdują się również pistony, które przesuwają się aż o 8 kratek w górę. Nie, no to będzie za dużo. Oj tak, zdecydowanie za dużo. Ale takie 2-3 kratki w górę, no według mnie to byłoby kozackie. Czy to w ogóle działa z itemami, kurde bele? O, działa. Ale to musi dziwnie wyglądać, jak item w ciągu sekundy transportuje się 8 kratek w górę, nie? Dobra, to już jest totalnie nienaturalne. Dobra, ale jestem ciekaw jeszcze jednego. Jeśli postawimy sobie w tym miejscu bedrocka, to czy on rozwinie się tylko do połowy? O kurde, pele, to jest mądrzejsze niż myślałem. Byłem pewien, że ten piston się zbaguje, ale nie. Działa idealnie. Dobra, dobra, ale jak jesteśmy już w temacie redstone'a, to co myślicie o tej nowej, wspaniałej maszynie? Wygląda to jak takie dziwne połączenie trzech rzeczy. Po pierwsze dispensera, wiadomo. Później crafting i na końcu coś takiego brązowego. Nie wiem, co to jest. Stół kowalski albo stół kartograficzny, coś z tych rzeczy. No i w sumie patrząc na to, to jest to dokładnie połączenie craftingu i dispensera. Jeszcze jakiegoś automatora, ponieważ jest to automatyczny crafting. Coś, co mogłoby się przydać na przykład na każdej farmie. Zbieracie pszenicę, która wpada do tych hopperów, układacie w naszym automacie crafting i w tym momencie, jak tylko odpowiednie itemy dojdą do niego, to będzie on automatycznie craftował to, co mu kazaliśmy. Czyli chleb powinien craftować. Stary, craftuj! Craftuj ten chleb! A, bo to trzeba jeszcze jakoś uruchomić, racja. Nie przewidziałem tego, że mechanizmy mogą potrzebować redstone'a. 3, 2, 1, let's go! I mamy to, maszyna, która automatycznie craftuje chleb z pszenicy, którą wrzucimy do hopperów. Czajcie, jakie epickie rzeczy w Minecrafcie można byłoby z tym zrobić? A automatyczne farmy to jest jeszcze nic. Można byłoby zrobić automatyczną przepalarkę, która od razu zmienia żelazo w bloki. A to jest serio tylko pierwszy lepszy pomysł, na który wpadłem. Zapewne, gdyby usiadł przy tym ktoś mądry, to wymyśliłby jeszcze więcej. Ale teraz musimy zadowolić się automatycznym tworzeniem bloków żelaza. Dobra, no w mojej głowie brzmiało to jakoś lepiej. Przydałoby się też to trochę przyspieszyć, co nie? Ideolo od razu lepiej i szybciej pasuje. Kurde, ale wtedy można byłoby zrobić dosłownie wszystko. Chociaż automatyczna farma i tak wygrywa życie. A jakby zautomatyzować farmę mleka, jajek i pszenicy i zrobić automatyczną farmę ciast? A dobra, to jest za dużo na mojego mózgu. Czas na kolejną rzecz, której każdy potrzebuje, ale nikt się nie przyzna. I nie, nie chodzi mi o łódki, no. To miało być tylko takie płynne przejście, nie? Wiadomo, że w Minecrafcie są łódki, fajnie. A co powiedzielibyście na inny środek transportu z drewna? Tak, dokładnie, to jest samolot. Pełnoprawny minecraftowy pojazd latający, który pozwala nam na wzniesienie się w powietrze pod warunkiem, że weźmiemy odpowiedni rozpęd. Czyli tak jak naprawdę powinien działać samolot, nie? Nie, tam żadna podróbka, nie! Nie, do wody nie chcę, nie! Naprawdę, to jest na tyle realistyczne, że nie możemy wznieść się w powietrzu w miejscu. A tak akurat często bywało w przypadku innych minecraftowych samolotów. Ale naprawdę potrzebujemy sporego pasa startowego. O, mogę zrobić beczkę, co? Czuję się jak na rollercoasterze, nie chcę się rozbić, proszę, nie! Nie, dobra, to jest zbyt skomplikowane. Czy on właśnie wybuchł? Dobra, robienie pętli w powietrzu nie jest takie proste, jak myślałem. Powiedziałbym wręcz, że jest praktycznie niemożliwe. Jak to zrobić, się nie rozbić, halo? Dobra, jestem do gierunegami, teraz szybko na dół. Dawaj, dasz radę! O nie, o nie, o nie, o nie, nie chcę tak, nie chcę, nie! Co to jest za kupa w ogóle? Zabiłem biedne rybki po drodze. Ja, co do robienia nim sztuczek, to muszę się chyba jeszcze trochę pouczyć. Ale do normalnego latania sprawdza się wyśmienicie. Nawet lepiej niż Elytra, bo nią się jakoś łatwiej zabić. A tu proszę bardzo, nawet umiem profesjonalnie lądować. Sam się dziwię, że się nie rozbiłem, okej? Okay? Kilka razy w tej serii zdarzało nam się poruszać już tematy budowania. Mówiliśmy już tam o jakichś bzdurach, jak na przykład dywany z drewna albo płytki pionowe. Ale zauważyłem, że są ważniejsze budowlane tematy, które trzeba poruszyć. Jak na przykład pół bloki z pni. I to nie jest jakieś kolejne moje dziwne widzimisię, nie? Jako że w tej grze mamy pół bloki dosłownie prawie ze wszystkiego. Ze stołu, z miedzi, z normalnego drewna i tak dalej, no tym bardziej uważam, że zwykłe drewno też powinno mieć swoje własne, prywatne półpłytki. A jak już rozpoczęliśmy koncert życzeń, to co powiecie na półpłytki przykładowo z okurowanego drewna? Albo jeszcze z dyrta, z wełny, z cementu, betonu, ze wszystkiego powinny być półpłytki. Życie w Minecrafcie byłoby wtedy tak bardzo łatwe. Ale nie, no po co, nie? A no i przy okazji wiadomo, jeszcze schodki by się przydały, nie? To kolekcja, czemu by nie? Chociaż to wygląda trochę dziwnie.
dziwnie, nie? Czemu tutaj jest kora drewna, jeśli jest to środek drewna? To powinno być takie zwykłe drewno, takie okorowane, takie jak to, a nie takie coś. Ale no dobra, no. Nie hejtuję, przepraszam. Już wolałbym normalnie coś takiego niż nic. Oj, właśnie, pół bloki z netherraku. Czemu z tego nie ma pół bloków w Minecrafcie? To nie ma sensu. Wydawało mi się to całkiem logiczne, ale jak widać nie. No i wiadomo, że dalej moglibyśmy iść jeszcze na kolejne poziomy, jak na przykład ścianka z dyrta, co? Nie, 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 dobra, pod tym się akurat nie podpisuje, to nie jest normalne. Ale już taka ścianka z drewna, no, 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 nie powiem, ładna, ładna. Albo z kalcytu, o kurde bele. To byłyby totalnie moje ulubione bloki w całej grze. Ta, no, ale wiem, no, wymagam zbyt dużo. To jest zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Gacie, no dobra, no. Zejdźmy trochę na ziemię i sprawdźmy bardziej realistyczne rzeczy. Takie, które faktycznie Mojang mógłby dodać w kolejnej aktualizacji. Co powiedzielibyście na trochę nowych struktur? Nie, no, ja na to jak na lato, patrzcie na to. Zainstalowałem moda, który dodaje ponad 150 nowych struktur do Minecrafta. I co jak co, ale co najmniej część z nich powinna pojawić się w tej grze na stałe. Ten szyb kopalniany to był tylko przykład, to znalazłem jako pierwsze. Dlatego poszukajmy czegoś lepszego. Jak na przykład pływające szczątki jakiegoś statku. Nie, nie o to mi chodziło. Miałem na myśli coś chociaż troszeczkę bardziej spektakularnego. Jak na przykład sterte kamieni. Nie no kurde, panie Minecrafcie, no. On sobie robi ze mnie jakieś żarty, szukam od pół godziny i nie mogę nic znaleźć. O, no w końcu nowa piramida. Tak, dokładnie o coś takiego mi chodziło. Oto nowa, odświeżona i jeszcze trudniejsza piramida w Minecrafcie, która jest pełna jakichś dziwnych pułapek, które nie wiem gdzie są. Jestem tu pierwszy raz, okej, boję się. Spawner pająków, nie podoba mi się to. Wow, jeszcze więcej skrzynek niż tylko 4 na dole. Nie no, jednak ta piramida te pizka jest, no. Możemy jakoś zejść do krypty? Pod warunkiem, że tu jest w ogóle jakaś krypta. O, kolejna skrzynka. Oj, jacie, tu jest tyle do odkrycia. W normalnej Minecraftowej piramidzie wygląda to mniej więcej tak, że wchodzimy do niej, bierzemy skrzynki i uciekamy. A tutaj po tych korytarzach możemy chodzić dobre kilkanaście minut. Jeszcze na dole kolejne piętro. I potem jeszcze z tego wszystkiego się zgubić, no nie. To jest podejrzane, to miejsce jest bardzo podejrzane. Czemu to wszystko jest zabudowane tym blokiem? Czy to jest jakieś tajne przejście? O kurde, pelegropowiec! Tutaj, w tym miejscu kryje się mumia! I faktycznie jest mumia, co? Ale to jest sztos! Czemu normalny Minecraft tak nie wygląda? Halo! Nie, no i to rzeczywiście jeszcze nie wszystko, nie? Kolejne korytarze po drodze. Wow! Wystraszyłem się, to jest niebezpiecznie! Ale to i tak serio nadal nie jest wszystko! O, bo na przykład możemy mieć drzewka na pustyni, takie uschnięte duże. I serio, setki innych różnych struktur, co jest? Nie, no to jest wioska, to jest jakiś domek pustelnika. Ja bym mieszkał po środku jeziora, co jest to o mnie tak, gościu? Okej, nie wnikam, przyjdźcie sobie. Czy to jest kolejna nowa ruina? Tak, to wygląda jak jakaś stara, zawalona wieża. Dobry, witam. Macie tu coś ciekawego dla mnie? A nie, okej, jak nie, to nie. Wow, i do tego jeszcze zewnętrzne spawnery. Nie, no może to jest akurat przesada, ale chyba sami przyznacie, że ulepszona piramida, jak i więcej różnego rodzaju minecraftowych struktur. No już nawet ta zrujnowana, opuszczona wieża. To jest kierunek, w jakim powinien iść Minecraft. Czy to jest jakaś nowa dżunglowa świątynia? Nie, to jest po prostu jeziorko. No spoko, ktoś zbudował sobie jeziorko pośrodku dżungli, luzik. Nie, no dobra, są w tym modzie rzeczy, których bardziej nie rozumiem. Na przykład ściana na środku niczego. No to coś trzeba byłoby bardzo mocno dopracować, zanim wejdzie do Minecrafta. Albo po prostu ukraść stąd same piramidy. To też jest plan. A więc jeśli popieracie moje zdanie, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Niech twórcy Minecrafta widzą, ile nas jest. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Siema! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Ten po prawej to ostatni niesamowity odcinek z rzeczy, które powinny być w Minecrafcie. Więc jeśli go jeszcze nie widziałeś, to wbijaj koniecznie, ponieważ tam czeka cię jeszcze większa porcja rycia bani. Widzimy się po drugiej stronie. Siema!